jesteśmy na planie serialu Sortownia. Najpierw zdefiniujmy ten tytuł. Sortownia, dlaczego tak? Sortownia to jest po prostu izba przyjęć na ostrym dyżurze, gdzie, co tu dużo gadać, sortujemy pacjentów na tych z ciężkimi przypadkami, lżejszymi i tymi lekkimi, którymi mogą się zająć po prostu w innym czasie lekarze. No i to jest ta sortownia. Pan wciela się w postać Jacka. Kim on jest? Bo to taka główna lokomotywa napędzająca fabułę tego serialu. Właśnie to jest lekarz, który pracuje na SOR-ze od kilkunastu lat. Jest tej pracy niezmiernie oddany, ale myślę tak zdrowo oddany, to znaczy nie jest nieprzytomny w tej pracy, ale wydaje się być bardzo dobrym fachowcem. Natomiast zdarzenia i okoliczności, które go spotykają, powodują, że ta praca zaczyna trochę cierpieć. A ponieważ szpital to jest tylko część akcji tego filmu, przenosimy się do różnych miejsc, ale w mieście. Jest to Warszawa, tutaj tego nie ukrywamy, aczkolwiek niekoniecznie pokazujemy te najbardziej charakterystyczne miejsca. Film miejski, ma być to thriller, staramy się dogonić tę ideę. Produkcja o dosyć dużym ładunku emocjonalnym. Dlaczego pan się zdecydował wziąć udział w tym projekcie? Przede wszystkim dlatego, że gram postać właśnie, która nie jest jednoznaczna, która ma przynajmniej dwie twarze. Ale ponieważ ten thriller nie odbywa się tylko na oddziale ratunkowym, ale może w dużej części również poza nim, właśnie w tym życiu miasta, tym bardziej akcja nie do końca jest łatwa do poskładania w bardzo prostą łamigłówkę. Tutaj to, co się nam wydaje na pierwszy rzut oka dobre, może takie nie jest do końca i na odwrót. Więc mam nadzieję, że te niespodzianki scenariuszowe dobrze zadziałają.